Panie Morawiecki, czy za coś takiego powinna być kara śmierci? Proszę Państwa, mail wyszedł. No potężna afera związana z oddaniem za grosze obcemu kapitałowi naszej krwawicy w postaci akcji spółki Lotos, w którą pompowano wiele miliardów. Potem pan Tusk po mnie powtórzył. Nie wpadliby pewnie wcześniej na to. Ktoś mi pewnie doniósł. A może, panie Donaldzie, pozdrawiamy. Panie Donaldzie, zapraszamy do nas. Zapraszam. Co, znowu mam panu uwierzyć, że pan coś tam na fujarce wygra? Nie. Proszę się podporządkować. Proszę państwa, mail od pana Macieja Mataczyńskiego, to ten Maciej Mataczyński, który przytulił 20 milionów za spisanie umowy z Saudi Aramco. Kancelaria cała dostała 100 milionów. Ubolewam nad tym. Niektórzy z państwa wiedzą. Wydaje mi się, że to nie był przypadek, że tę kancelarię, a nie inną dobrano. Wydaje mi się, że to nie był przypadek. Bo ta kancelaria miała się czymś zajmować, ale nagle dostała kontrakt na 100 milionów od rządu. Ja uważam, że to nie był przypadek. Strasznie trudno mi o tym mówić, ale damy radę, pokonamy ich i tak, i tak. I rozliczymy oczywiście, i rozliczymy za te 100 milionów. I nie będzie, że tam jakiś układ czy coś. Nie. To nie te pieniądze. Myślę, że wydadzą sprawców tego całego mataczenia. Myślę, że pan profesor Mataczyński, gdy dojdziemy do władzy, wyjawi mnóstwo fajnych szczegółów. O co chodzi? Proszę państwa, z tego maila wynika jasno pana Macieja Mataczyńskiego do pana Daniela Obajtka, a że to wyszło, to jestem pod wrażeniem, wynika jasno, że oni dokonali oszustwa. Ktoś wziął w łapę i myślę, że to mogą być miliardy. Szanowny panie prezesie Obajtku, w nawiązaniu do naszej dzisiejszej rozmowy telefonicznej kilka wstępnych przemyśleń na temat scenariuszy. W załączeniu tekstu ustawy o ofercie publicznej, ble, 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 założenia wyjściowe. Wszystkie kwoty w PLN-ach, tak? W polskich złotych. Kapitalizacja, nawias, łączna wartość 100% akcji PKN Orlen wynosi 41 miliardów. Kapitalizacja, łączna wartość 100% akcji Lotos wynosi 10,5 miliarda. Proszę państwa, panowie mają świadomość w korespondencji ze sobą, że Lotos wart jest 10,5 miliarda. A więc 30% akcji, 1/3, to jest, proszę państwa, no 3 miliardy. Nieco ponad. Rozumiecie państwo? Oni mieli tego świadomość. A Saudi Aramco płaci, jeszcze nie płaci, ale tylko miliard. A gdzie 2 miliardy różnicy? Proszę państwa, no możemy powiedzieć, że coś tam się zmieniło, że tam coś jest nie tak. Oni mieli świadomość, konstruując umowę. Oni mieli świadomość, ile wart jest Lotos. Rozumiecie państwo? Mówiliśmy, że to będzie przekręt. Mówiliśmy, zanim doszło do czegokolwiek. Nie wolno było doprowadzić do fuzji Lotosu z Orlenem, bo wejdzie Urząd Antymonopolowy.